Rozdział jedenasty Utworzenie kompletu seminarzystów. Maryla odłożyła robotę ręczną na kolana i oparła się w swym fotelu. Oczy miała zmęczone. Przez głowę przemknęła jej myśl, że przy najbliższej bytności w mieście zmuszona chyba będzie zmienić szkła okularów na silniejsze. W ostatnich czasach tak często i łatwo wzrok jej się nużył. Było prawie ciemno, gdyż listopadowy zmierzch otulił już zielone wzgórze i jedyne światło padało od czołgających się w kominku czerwonych języków ognia. Ania siedziała na dywaniku przed kominkiem i spoglądała w resztki rozżarzonych głowni drzewa klonowego. Czytała, ale oto książka wysunęła się z jej rąk na podłogę i dziewczynka zatopiła się w marzeniach z uśmiechem na przymkniętych ustach. Z mgieł i tęczy jej bogatej wyobraźni wysnuwały się świetne zamki na lodzie, cudne, czarowne przygody spotykały ją w krainie obłoków, przygody, które tam kończyły się zawsze szczęśliwie i nigdy nie przyprawiały jej o przykre sytuacje, jak to niestety zdarzało się często w życiu codziennym. Maryla spoglądała na nią z czułością, na jaką nie pozwoliłaby sobie nigdy w świetle jaśniejszym niż to harmonijne połączenie zmroku ze światłem zarzewia. Miłości, wyrażającej się w szczerej mowie i spojrzeniu oczu, Maryla nie potrafiłaby się nauczyć. Lecz umiała kochać to szczupłe, szarookie dziewczę uczuciem tym głębszym i silniejszym, Iż tak mało na zewnątrz wyjawianym. Blękała się trochę, że to przywiązanie czyni ją może zbyt popłażliwą. Doznawała przykrej obawy, czy takie gorące ukochanie jednej ludzkiej istoty nie jest niesprawiedliwością. I z tego powodu nieraz zadawała sobie pewien gwałt, starając się być surowszą i krytyczniej usposobioną dla swej wychowanki niż czyniłaby to wtedy. Gdyby była mniej do niej przywiązana. Niewątpliwie Ania sama nie miała pojęcia o tym, jak bardzo Maryla ją kochała. Niejednokrotnie myślała, że niezmiernie trudno jest zadowolić Marylę, która zapewne nie ma dla niej sympatii i zrozumienia. Lecz natychmiast z wyrzutem odsuwała od siebie podobną myśl, przypominając sobie, jak wiele zawdzięcza swej opiekunce. Aniu! Rzekła nagle Maryla. Panna Stacy była tutaj podczas twej nieobecności. Ania drgnęła i z westchnieniem powróciła z dalekich światów. Była? Ach, jakże żałuję. Dlaczego Maryla nie zawołała mnie? Byłyśmy zdajaną tylko w lesie duchów. Cudnie jest teraz w lasach. Cały drobiazg leśny, paprocie, krzaczki jagód i trawy ułożyły się do snu, jak gdyby je kto nakrył kołderką z liści poleżał tak do wiosny. Wyobrażam sobie, że mały, popielaty elf, spowity w szal o tęczowych barwach, zakradł się ku nim na paluszkach ostatniej księżycowej nocy i pootulał je pieczołowicie. Tajana nie bardzo temu wierzy. Nie zapomniała ona dotąd nagany, jakiej w swoim czasie udzieliła jej matka za zaczarowane istoty w lesie duchów. Miało to bardzo zły wpływ na jej wyobraźnię. Diana i ja przyrzekłyśmy sobie zupełnie poważnie, nigdy nie wyjść za mąż i mieszkać razem, jako stare panny. Jednak Diana nie powzięła jeszcze absolutnie stanowczej decyzji, bo uważa, iż może szlachetniej byłoby zostać żoną jakiegoś zepsutego, rozrzutnego hulaki i nawrócić go na dobrą drogę. Diana i ja rozmawiamy obecnie najczęściej o poważnych sprawach. Uważamy, żeśmy na tyle już dorosły, iż nie powinnyśmy rozprawiać o kwestiach dziecinnych. To coś tak uroczystego, świadomość, że się ma lat czternaście. Panna Stacy zabrała nas, starsze, w środę nad staw i rozmawiała z nami na ten temat. Twierdziła, że żadne starania nie są zbyt wielkie, kiedy chodzi o urobienie charakterów i stworzenie ideałów w tym naszym wieku podrastających dziewcząt. Gdy dojdziemy bowiem wieku lat dwudziestu, charaktery nasze będą już ustalone i fundament na całe przyszłe życie założony. A jeśli fundament będzie niepewny, nie potrafimy nigdy zbudować na nim czegoś wartościowego, dodała. Diana i ja rozmawiałyśmy o tym długo, wracając ze szkoły. Byłyśmy bardzo poważnie nastrojone, Marylu, i postanowiłyśmy starać się urabiać w sobie dzielne charaktery zdobywać rozsądne przyzwyczajenia, uczyć się jak najwięcej, rozwinąć w sobie dobroć, aby w dwudziestym roku życia być skończenie rozwiniętym człowiekiem. Strasznie jest pomyśleć sobie, że się ma lat dwadzieścia. To brzmi tak poważnie i staro. Ale dlaczego panna Stacy przyszła do nas? Właśnie chciałam ci to powiedzieć, Aniu, jeżeli byś pozwoliła mi wtrącić słówko. Mówiła ze mną o tobie. O mnie? Ania zmieszała się nieco, po czym zarumieniła się i zawołała. Aha, wiem już, co mówiła. Sama miałam zamiar opowiedzieć to Maryli, ale naprawdę zapomniałam. Panna Stacy zastała mnie wczoraj po południu w szkole nad czytaniem Benhura zamiast nad lekcją Historii Kanady. Pożyczyłam tę książkę od Janki Andrews. Czytałam ją podczas pauzy obiadowej i właśnie zaczęłam rozdział o wyścigach, gdy trzeba było powrócić do szkoły. Ginęłam z ciekawości dowiedzenia się o rezultacie, chociaż byłam pewna, że Benchur musi zwyciężyć, gdyż w przeciwnym razie nie byłoby sprawiedliwości powieściowej. Więc rozłożyłam historię otwartą na pulpicie, a ben Hura położyłam na kolanach, oparłszy go o pulpit. Zdawało się wszystkim, że pracuję nad lekcją historii, a tymczasem czytałam spokojnie. Byłam tak bardzo zajęta, że nie zauważyłam nawet, iż panna Stacy przeszła pomiędzy ławkami i stanęła obok mnie. Dopiero spojrzawszy nagle w jej stronę, zobaczyłam ją, wzrokiem pełnym wyrzutu spoglądającą na mnie. Nie mogę wcale wypowiedzieć, jak bardzo się zawstydziłam, szczególnie gdy usłyszałam za sobą chichotanie Juzipei. Panna Stacy zabrała Benhura, ale nie wyrzekła ani słowa. Dopiero po skończonych lekcjach pomówiła ze mną i zwróciła mi uwagę, że postąpiłam niewłaściwie pod dwoma względami. Po pierwsze marnowałam czas przeznaczony na naukę, po drugie oszukiwałam nauczycielkę, udając, że uczę się historii, gdy właściwie czytałam powieść. Nigdy przedtem nie miałam pojęcia, że to, co uczyniłam, było oszustwem. Zdumiałam się, płakałam gorzko, prosząc pannę Stacy, by mi przebaczyła, a nigdy już nie uczynię nic podobnego. Przyrzekłam, iż za karę postanawiam cały tydzień nie zajrzeć do Benhura, nie przekonać się nawet jak się skończyły wyścigi. Ale panna Stacy rzekła, że wcale nie wymaga takiej ofiary i wybacza mi. Dlatego sądzę, że niesprawiedliwie postąpiła, zwracając się z tą kwestią do Maryli. Panna Stacy nie wspomniała mi nawet o tym, Aniu. To twoje nieczyste sumienie nie daje ci spokoju. Nie powinnaś zabierać powieści do szkoły. Ty i tak tracisz zbyt wiele czasu na czytanie nowel. Kiedy ja byłam w twoim wieku, nie wolno mi było nawet spojrzeć na powieść. Ach, jak można nazwać Ben Hura nowelą? Wszakże to prawie poważna książka, zaprotestowała Ania. Toż ja obecnie nie czytam nic, czego panna Stacy lub... Pani Alan nie uznają za odpowiednie dla dziewczęcia w wieku lat trzynastu i trzech kwartałów. Panna Stacy wzięła ode mnie takie przyrzeczenie. Pewnego dnia zastała mnie zagłębioną w czytaniu strasznej tajemnicy Zamku Upiorów. Pożyczyłam tę książkę od Ruby Gillis. Ach Marylu, jakie to było okropne i przykuwające uwagę opowiadanie. Po prostu ścinało lodem krew w żyłach. Ale panna Stacy uważała, iż to niezmiernie głupia i szkodliwa książka, i prosiłabym już nigdy nie czytała podobnych bzdurstw. Rozumie się, że przyrzekłam, iż więcej tego nie uczynię, ale dużo siły woli trzeba było, aby nie dokończyć takiej ciekawej powieści i nie dowiedzieć się o losie jej bohaterów. Jednakże, przywiązanie moje do panny Stacy zwyciężyło pokusę i dotrzymałam przyrzeczenia. Naprawdę, Marylu, zadziwiające jest ile można wymóc na sobie, gdy pragniemy sprawić przyjemność ukochanej istocie. Widzę, że mogę zapalić lampę i zabrać się do roboty, rzekła Maryla. Zdaje się, iż nieciekawa jesteś tego, co panna Stacy mówiła. Najbardziej zajmuje cię twoja własna paplanina. Ale cóż znowu, Marylu, ja bardzo pragnę usłyszeć, o co chodzi. Wybuchnęła Ania przerażona. Nie powiem już ani jednego wyrazu, nic wcale, Wiem, że mówię zbyt wiele i staram się poprawić z tej wady. Gdyby jednak Maryla wiedziała, ile chciałabym powiedzieć i ile przemilczam, z pewnością miałaby dla mnie szacunek. Słucham więc, Marylu. Otóż panna Stacy ma zamiar zorganizować komplet spośród najbardziej posuniętych uczniów i uczennic, pragnących zdawać egzaminy do seminarium. Chce ona dawać im specjalne lekcje codziennie godzinę po szkole. Przyszła więc zapytać Mateusza i mnie, czy byśmy zechcieli ciebie przyłączyć. Cóż myślisz o takim projekcie, Aniu? Czy chciałabyś pójść do seminarium i zdawać na nauczycielkę? Ach, Marylu! Ania sunęła się na kolana i złożyła dłonie. Było to marzeniem mojego życia, rozumie się, od pół roku, dopiero gdy Rubi i Janka zaczęły rozprawiać o przygotowywaniu się do egzaminu. Lecz nie chciałam nic mówić, gdyż uważałam to za zupełnie niewykonalne. Jakże gorąco pragnęłabym zostać nauczycielką. Czyż to nie będzie jednak zbyt kosztowne? Pan Andrews mówił, że zdanie egzaminów przez Prissy kosztowało go 150 dolarów. A wszakże Prissy nie była tempa w geometrii. Nie niepokój się wcale tą stroną kwestii. Gdyśmy z Mateuszem zaopiekowali się tobą... Postanowiliśmy uczynić dla ciebie, co tylko będzie w naszej mocy, i dać ci jak najlepsze wychowanie. Uważam, iż każde młode dziewczę powinno umieć zapracować na swe utrzymanie, bez względu na to, czy będzie tego potrzebowało, czy też nie. Dopóki Mateusz i ja będziemy żyli, zielone wzgórze nie przestanie być twym domowym ogniskiem. Lecz nikt nie może przewidzieć, co się stać może na tym niepewnym świecie, i dobrze jest być na wszystko przygotowanym. A więc, jeśli tylko chcesz, możesz się przyłączyć do kompletu. O, Marylu, dziękuję. Ania zarzuciła ramiona na szyję Maryli i poważnie spojrzała jej w oczy. Jestem wam niewypowiedzianie wdzięczna. Będę pracowała tak gorliwie, jak tylko potrafię i postaram się być waszą chlubą. Nie oczekujcie tylko zbyt wiele co do geometrii. Za to w innych przedmiotach, ucząc się pilnie, niewątpliwie zrobię postępy. Przypuszczam, że dasz sobie radę. Panna Stacy twierdzi, że jesteś zdolna i pilna. Za nic w świecie Maryla nie powiedziałaby ani jak gorąco panna Stacy je uchwaliła. Uważałaby to za schlebianie jej próżności. Tylko nie przesadzaj i nie przepracowuj się, zabijając się nad książkami. Wszakże nie ma pośpiechu. Nie będziecie zdawały egzaminów wcześniej niż za półtora roku. Lepiej jest jednak zacząć naukę zawczasu i mieć mocne podstawy, twierdzi panna Stacy. Z pewnością będę pracowała z większym jeszcze zajęciem niż dotąd, rzekła Ania uszczęśliwiona. Teraz bowiem mam cel w życiu. Pan Alan powiada, że każdy winien mieć w życiu jakiś cel i dążyć do niego wytrwale. Tylko, twierdzi, należy się przedtem upewnić, że jest to cel. Godne zabiegów. Czyż to nie szlachetne dążenie zostać nauczycielką, taką jak panna Stacy? Co Marylu? Mnie się wydaje, że to musi być niezmiernie piękne powołanie. Komplet przyszłych seminarzystów został zorganizowany we właściwym czasie. Należeli doń Gilbert Blythe, Ania Shirley, Ruby Gillis, Janka Andrews, Józia Pay, Karolek Sloan, Moody Spurgeon i Macpherson. Dajany brak było w tym gronie, gdyż państwo Bery nie mieli zamiaru wysłać jej do seminarium. Ania była zrozpaczona tym faktem. Od tamtej pamiętnej nocy, w której mimi przechodziła krup, dziewczynki nie rozstawały się prawie. Tego popołudnia, gdy nowo utworzony komplet pozostał po raz pierwszy w szkole dla specjalnej lekcji z panną Stacey, Ania, widząc swą najdroższą przyjaciółkę wychodzącą wraz z innymi, aby samotnie ścieżką brzus i doliną fiołków udać się do domu, omal nie zerwała się z miejsca, by pobiec za nią. Coś ścisnęło ją za gardło i szybko zaczęła przeglądać kartki swej rozłożonej na pulpicie gramatyki łacińskiej, aby przed towarzyszami ukryć łzy napływające do oczu. Za skarby świata nie zgodziłaby się, aby Gilbert Blythe lub Yuzia Pej spostrzegli te łzy. W istocie, Marylu, wydawało mi się, że widząc Dajanę odchodzącą samotnie, zakosztowałam goryczy śmierci, jak to pan Alan się wyraził w swym niedzielnym kazaniu. Opowiadała tegoż wieczoru Maryli. Wyobrażałam sobie, jakby było pięknie, gdyby i Dajana należała do naszego kompletu. Ale nie ma doskonałości na tym niedoskonałym świecie, mawia pani Lindę, i chociaż nieraz nie miewa słuszności, bez wątpienia często wypowiada. Bardzo rozumne zdania. Wydaje mi się, że nasze wykłady będą niezmiernie zajmujące. Janka i Rubi chcą zdawać egzamin nauczycielski. Jest to szczyt ich ambicji. Rubi mówi, że będzie dawać lekcje tylko dwa lata po ukończeniu a potem zamierza wyjść za mąż. Janka chce całe życie poświęcić nauczycielstwu i nigdy, nigdy nie wyjść za mąż. Twierdzi bowiem, że jako nauczycielka będzie zarabiała. A mąż nie płaci żadnej pensji, i w dodatku gniewa się, gdy żona żąda udziału w zarobkach z wyrobu masła i sprzedaży jaj. Domyślam się, że Janka mówi ze smutnego doświadczenia, bo pani Lindę powiada, że jej ojciec jest skończony, stary z rzęda i skąpiradło jakich mało. Józia Pej dowodzi, że ona podejmuje studia dla samej nauki, bo przecież nie będzie potrzebowała zarobkować na swe utrzymanie. Twierdzi, że inaczej rzecz się ma z sierotami żyjącymi z cudzej łaski. Te muszą pracować. Moody Spergen ma zamiar zostać pastorem. Pani Linde mówi, że on nie może być niczym innym, jeśli ma przynieść zaszczyt nazwisku, jakie nosi. Zdaje mi się, że nie jestem złośliwa Marylu, ale naprawdę myśl o Moody Spergenie w roli pastora pobudza mnie do śmiechu. Jest on przecież taki pocieszny, z tą tłustą, okrągłą twarzyczką, z maleńkimi niebieskimi oczami i uszami odstającymi jak dwie klapy. Może być jednak, że gdy podrośnie, zyska inteligentniejszy wyraz twarzy. Karolek Sloan już postanowił obrać karierę polityczną i zostać członkiem parlamentu, ale pani Linde twierdzi, że nie ma dla niego przyszłości na tej drodze, bo Sławnowie są to uczciwi ludzie, a w obecnych czasach tylko łotrzy biorą się do polityki. A czemu Gilbert Blythe postanowił się poświęcić? spytała Maryla widząc, że Ania otwiera swego Cezara. Nie ciekawa byłam planów Gilberta Blythe, jeśli w ogóle posiada jakiekolwiek. Odrzekła Ania pogardliwie. Pomiędzy Gilbertem a Anią zawrzało obecnie otwarte współzawodnictwo. Dawniej jasne było, że tylko jedno z nich dąży do zajęcia pierwszego miejsca, ale teraz nie ulegało już najmniejszej wątpliwości, że Gilbert na równi z Anią zdecydowany jest zostać Prymusem. W istocie był to przeciwnik godny jej w zupełności. Wszyscy pozostali zgodnie, choć w milczeniu, uznali ich wyższość. I nikomu nie wpadło na myśl stanąć z nimi do walki. Od owej chwili, gdy nad Stawem Ania odmówiła Gilbertowi wysłuchania jego prośby o przebaczenie, ten, poza współzawodnictwem z nią w nauce, ignorował najzupełniej jej obecność w klasie. Gawędził i żartował z innymi koleżankami, pożyczał im książki, omawiał z nimi lekcje i plany. Od czasu do czasu Odprowadzał tę lub inną do domu. Tylko ania Shirley dla niej nie istniała. Ania wkrótce przyszła do wniosku, że nieprzyjemnie jest być ignorowaną. Na próżno, dumnie potrząsając głową, mówiła sobie w duchu, że to ją nic nie obchodzi. W głębi swego upartego, kobiecego serduszka czuła jednak, że to ją bardzo obchodzi. I gdyby raz jeszcze powtórzyć się mogła tamta sposobność nad jeziorem lśniących wód, z pewnością odpowiedziałaby zupełnie inaczej. I nagle z przerażeniem, które starała się zataić, poczuła, że dawna niechęć, jaką pielęgnowała w sobie ku Gilbertowi, znikła. Znikła właśnie wówczas, gdy najbardziej potrzebna jej była dla znoszenia codziennych upokorzeń. Napróżno odświeżała w pamięci każdy szczegół owej, Pamiętnej sceny z marchewką i starała się rozbudzić w sobie dawne oburzenie. Drgnęło ono po raz ostatni podczas spotkania w łodzi. Ania przekonała się, iż przebaczyła urazę, i zapomniała sama nie wiedząc o tym, ale teraz było już za późno. Szczęściem, przynajmniej Gilbert ani nikt inny, nawet Diana, nie domyślali się ani na chwilę, jak Ania bardzo nad tym cierpiała. I jak bardzo żałowała, iż okazała się wówczas tak dumna i nieubłagana. Postanowiła ukryć swe uczucia w najgłębszym zapomnieniu. I należy przyznać, że udawało jej się to tak znakomicie, że sam Gilbert, prawdopodobnie nie tak zupełnie obojętny, jak się to pozornie zdawało, nie mógł się pocieszyć ani jednym bodaj dowodem, że Ania żałowała swego pełnego pogardy odwrotu. Jedyną jego pociechą było, że niemiłosiernie, bezustannie, acz niesprawiedliwie żartowała z Karolka Sloane. Zima mijała w ciągłym kole przyjemnych obowiązków i poważnej nauki. Dla Ani dni prześlizgiwały się jak złote perły na naszej naszyjniku roku. Była szczęśliwa, pilna, pracowała nad zdobywaniem zaszczytnych wzmianek, miała prześliczne książki do czytania. Nowe pieśni, których należało się uczyć do chórów szkoły niedzielnej, sobotnie popołudnia spędzała zazwyczaj na probostwie, w towarzystwie pani Alan, i zanim się spostrzegła, wiosna zawitała znowu na zielone wzgórze. Wtedy zapał do nauk ostygł cokolwiek. Przyszli seminarzyści, pozostający w klasie, podczas gdy reszta uczniów i uczennic spieszyła na zielone łąki, do cienistych gajów i wspaniałych alej, spoglądali smutnie poprzez okna i nagle dochodzili do wniosku, że czasowniki łacińskie i ćwiczenia francuskie utraciły do pewnego stopnia urok, jaki posiadały podczas surowych, zimnych miesięcy. Nawet Ania i Gilbert wolniej i obojętniej posuwali się naprzód, i zarówno nauczyciele, jak i uczniowie byli bardzo radzi kiedy nadszedł termin ukończenia lekcji i radosne dni wakacji ponętnie zajaśniały przed nimi uczciwie i sumiennie pracowaliście tego roku rzekła panna stacy żegnając swój komplet na ostatniej lekcji i zasłużyliście na przyjemne wesołe wakacje używajcie dosyta swobody na świeżym powietrzu i przygotujcie nowy zapas zdrowia sił i ochoty do pracy w roku przyszłym będzie to przełomowa chwila w waszym życiu. Ostatni rok przed składaniem egzaminów. Czy pani powróci do nas w roku przyszłym? spytała Józia Pej. Bo Józia nigdy nie ociągała się z zadawaniem pytań. Tym razem jednak klasa była jej wdzięczna za śmiałość, bo nikt nie odważył się spytać o to pannę Stacy. Pomimo, że niecierpliwie wyczekiwano objaśnienia w tej kwestii. Od niejakiego bowiem czasu w szkole krążyły głuche wieści, że panna Stacy nie powróci po wakacjach, gdyż ofiarowano jej posadę nauczycielki w wyższej szkole w rodzinnym mieście i sądzono ogólnie, że propozycje te bez wątpienia przyjmie. Więc przyszli seminarzyści w milczeniu, bez tchu, oczekiwali jej odpowiedzi. Owszem, sądzę, że tak odrzekła panna Stacy. Miałam zamiar objąć inną szkołę, lecz ostatecznie postanowiłam zostać w Ewon. Przyznaję, że tak się do Was przywiązałam, iż trudno mi się będzie rozstać z Wami. Pozostanę więc, by doprowadzić Was do celu. Wiwat! wykrzyknął Moody Spergen. Kandydat na pastora jeszcze nigdy nie pozwolił się tak dalece unieść swym uczuciom i przez cały tydzień. Ilekroć przypomniał sobie te chwile, czerwienił się z zakłopotania. Ach, jakże się cieszę! rzekła Ania z rozpromienionym wzrokiem. Kochana panno Stacy, byłoby to okropne, jeśliby pani nas opuściła. Zdaje mi się, iż straciłabym wszelką ochotę do nauki, gdyby inny nauczyciel zajął pani miejsce. Powróciwszy tego popołudnia do domu. Ania włożyła wszystkie swe szkolne książki do starego kufra na strychu i klucz odeń ukryła na dnie pudełka. Ani zajrza do szkolnych książek podczas wakacji. Oznajmiła Maryli. Pracowałam całą zimę, tak gorliwie jak tylko potrafiłam. Ślęczałam nad tą nieznośną geometrią tak długo, aż wyuczyłam się na pamięć wszystkich twierdzeń i dowodzeń z pierwszej części. Umiem je znakomicie – nawet gdy litery są pozmieniane. Czuję się doprawdy zmęczona wszystkim, co jest poważną pracą i postanowiłam w lecie pozwolić mojej wyobraźni znów bujać swobodnie. O, niech się Maryla nie lęka. Pozwolę jej się rozbujać jedynie w granicach rozsądku. Lecz pragnę spędzić to lato prawdziwie wesoło, gdyż będzie ono ostatnim latem mojego dzieciństwa. Pani Lindę mówi, że jeśli w przyszłym roku urosnę tak jak tej zimy, Będę musiała włożyć długą suknię, a wtedy powinnam umieć zachowywać się w odpowiedni sposób. Boję się, że wówczas nie wolno mi już będzie wierzyć w elfy, więc też chcę całą duszą nacieszyć się nimi podczas lata. Zdaje mi się, że wakacje tegoroczne przejdą nam bardzo wesoło. Wkrótce z okazji urodzin Ruby Gillis będziemy zaproszone do niej na podwieczorek. A w przyszłym miesiącu ma się odbyć wycieczka szkoły niedzielnej i koncert na cele misji. Pan Berry znowu przyrzekł, że któregoś wieczora zabierze Dajanę i mnie do hotelu na białych piaskach na obiad. Maryla wie, iż tam obiadują wieczorem. Janka Andrius była tam razu jednego latem i mówi, że wspaniałe wrażenie sprawiał widok świateł elektrycznych, mnóstwa kwiatów i strojnie ubranych dam. Janka twierdzi, że wtedy po raz pierwszy poznała, co to jest życie high life'u i nigdy tego nie zapomni. Nazajutrz po południu pani Lindę przyszła się dowiedzieć, dlaczego Maryla nie była na czwartkowym posiedzeniu w szwalni. Skoro nie stawiła się na zebranie, domyślano się, że w domu Kadbertów zaszło coś niezwykłego. Mateusz miał we czwartek lekki atak sercowy, opowiadała Maryla. I nie chciałam pozostawić go samego. Co prawda czuję się już znowu zupełnie dobrze, ale napady podobne zdarzają mu się obecnie coraz częściej i lękam się o niego. Lekarz twierdzi, iż Mateusz powinien wystrzegać się wszelkich wzruszeń. Spełnienie tej rady nie jest trudne, bo Mateusz nigdy nie był skory do irytacji, ale nie wolno mu też ciężko pracować. A Mateuszowi praca jest Równie konieczna do życia jak powietrze do oddychania. Zdejmij, że okrycie Małgorzato, wszakże pozostaniesz u nas na herbacie. Jeśli sobie tego życzysz, zostanę chętnie, odpowiedziała pani Małgorzata, która wcale nie miała szczerego zamiaru odejść. Obie panie zasiadły wygodnie w bawialni, a Ania zajęła się przygotowywaniem herbaty i sucharków, tak lekkich i rumianych, że mogły wytrzymać krytykę. Pani Małgorzaty muszę przyznać, że Ania wyrosła na dzielny dziewczę rzekła pani małgorzata, kiedy po zachodzie słońca maryla odprowadzała ją na drogę. musi ci ona być w ręką nie lada jest nią w istocie odpowiedziała maryla, a w ostatnich czasach stała się też o wiele poważniejsza i bardziej systematyczna z początku lękałam się. Że pozostanie na zawsze taką postrzeloną kozą, ale obecnie mogę jej we wszystkim zaufać. Nie uwierzyłabym nigdy w taką przemianę wówczas, gdy zobaczyłam ją u was po raz pierwszy trzy lata temu, rzekła znowu pani Linda. Boże miłosierny, nie zapomnę nigdy sceny, jaką mi ona wtedy urządziła. Powróciwszy tamtego wieczoru do domu, powiedziałam do Tomasza. Pamiętaj moje słowa, Tomaszu. Maryla Cadbert pożałuje tego, co uczyniła. Ale omyliłam się i rada jestem temu. Szczęściem, Marylu, nie należę do tych ludzi, którzy nigdy nie chcą przyznać, że się pomylili. Nie, nie należę do nich. Mogłam się pomylić w ocenieniu Ani, lecz nic w tym dziwnego, gdyż oryginalniejszego i bardziej niezwykłego dziecka nie było chyba na świecie. Wszelkie wnioski słuszne. Niezawodzące w stosunku do innych dzieci, nie mogły być do niej zastosowane. Zadziwiające jest, jak bardzo zmieniła się przez trzy lata, szczególnie co do powierzchowności. Wyrosła ona zupełnie na ładne dziewczę, chociaż osobiście nie jestem zwolenniczką tych bladych, wielkookich podlotków. Wolę okrągłe buziaki i mocne rumieńce Diany lub Ruby Gillis. Ruby jest bardzo efektowna. A jednak. Nie wiem czemu, kiedy widzę Anię w ich towarzystwie, one obok niej wyglądają pospolicie i napuszenie, Zupełnie jak białe lilie, które Ania nazywa narcyzami, obok wielkich, czerwonych piwoni. Zapraszam do subskrypcji kanału Czytanie.pl.